Kochani, dzisiaj opowiem Wam o tym, jak odmieniłam mój salon na wiosnę. Bardzo lubię, żeby dom zmieniał się razem z porami roku. Oczywiście bez przesady, to nie ma być kompletnie nowe miejsce, ale takie drobne elementy, które sprawiają, że czuję się tą nową porę roku w powietrzu. No i przyszła wiosna, taka raz zimniejsza, raz cieplejsza, no ale umówmy się, że już wiosna, więc pora na to, żeby coś pozmieniać. Mój salon zimą jest dosyć stonowany. Dominują w nim brązy, takie kolory ziemi, naturalne, ciepłe, ale raczej ciemne. Na podłodze mam rozłożoną skórę, taką, która też dodaje takiego troszeczkę klimatu chatki we wsi. Są proste lampy, jest ich dużo, żeby tworzyły takie ciepłe, przyjemne światło. No i obicia kanap, które mimo wszystko, chociaż nie są bardzo ciemne, chyba że w przypadku tej mojej kolosalnej kanapy przed kominem, to są też udekorowane ciemniejszymi poduszkami. Będą też elementy takie robione na drutach, koce, wiecie, takie, żeby było przytulnie i ciepło. No ale, ponieważ mamy wiosnę, to pora zrobić odmianę i ja Wam teraz opowiem o paru elementach, które sprawią, że Wasz pokój będzie wyglądał zupełnie inaczej. Zaczniemy od pokryć kanap. To jest coś, co odmieni Wasz salon nie do poznania, ale ponieważ jestem trochę frajdy, to w tym wszystkim dzisiaj pomoże mi Mateusz. Największą różnicę robią pokrycia. Widzieliście, z Mateuszem zrobiliśmy to dosłownie w parę chwil. Ale powiem Wam o dwóch podstawowych różnicach. Jedna to jest oczywiście estetyczna, która robi wrażenie, ale druga jest czysto funkcjonalna. Ta kanapa, na której siedzę, to jest stary model z IKEA. On ma 13 lat, od kilku lat nie jest już w sprzedaży, ale w Decori kupiłam sobie zupełnie nowe pokrycie i stało się coś, czego się kompletnie nie spodziewałam. Ta kanapa już była taka rozmemłana. Już to pokrycie oryginalne, wieloletnie było po prostu porozciągane. Ona była takim kapciem kanapowym. A kiedy włożyłam ją w nowiutkie pokrycia, to ona się nagle zrobiła zwarta. I nagle te poduchy, które już tutaj trochę wisiały, tutaj troszeczkę tak nie domagały, to wszystko zaczęło tak naprawdę nabierać formy, więc ona jest jak nowa i to jest absolutnie fenomenalne. Druga rzecz, te pokrycia, bo bałam się białego, nie ukrywam, oczywiście chciałam mieć białą kanapę, a kompletnie nie łapią brudu. Nie wiem, jak to się dzieje, wystarczy je przejechać rolką do ubrań, jeżeli złapie troszeczkę kurzu czy czymś się przybrudzi. Widzicie, siedzę na niej w butach i się w ogóle nie przejmuję, więc to jest rzeczywiście super. No ale funkcjonalność to jedno, a estetyka to drugie, więc chodźcie ze mną, zobaczcie, jak mam tu ładnie. Postanowiłam postawić na motywy kwiatowe, wesołe, takie kolorowe. Może to trochę wygląda jak kanapa u babci, ale ja już jestem w tym wieku, że mogłabym być. Druga jest za to kremowa, czyli wszystko jest takie jasne, pogodne i oczywiście poduchy, które są dobrane kolorystycznie. Wybrałam sobie takie kolorki, które tutaj gdzieś występują i całość tworzy zupełnie nowy salon. Ale to jest tylko jeden ze sposobów zmiany otoczenia na wiosnę. Zobaczcie, jaki jest następny. Punkt drugi, światło. Ja uwielbiam wiele punktów świetlnych w jednym pomieszczeniu i bardzo nie lubię górnego światła. Uważam, że ani wnętrze nie wygląda w nim dobrze, ani człowiek nie wygląda w nim dobrze. A kilka lampek takich fajnych, nie za mocnych robi super fajny, przytulny efekt również wiosną. Jak wiecie, mam tych światełek dużo, więc mam też pilota, którego kupiłam w sklepie budowlanym. On włącza kontakty, więc nie latam do 6 lamp, tylko po prostu mam je wszystkie tutaj. Natomiast co jest fajne na wiosnę? Zmieniłam moje takie same neutralne lampy na takie trochę bardziej fikuśne. Wybrałam te w palmy. One mi się kojarzą z takim śródziemnomorskim klimatem. Trochę, wiecie, krzyżówka Włoch i Francji, tak jak lubię najbardziej. I pomyślałam, że nawet w moim wiejskim domu będą wyglądały fajnie. I bardzo mi się podobają. Podobają mi się również to, że są dwie koło siebie, bo po pierwsze dają mocniejsze światło w tym kąciku, który jest dosyć ciemny, a po drugie, no naprawdę, zupełnie jak na francuskiej rivierze. Druga lampa, którą wybrałam, zobaczcie tam, to jest taka lampa już bardziej w wiejskim stylu. Bardzo mi się podoba to, że ona jest taka obdzierająca się z farby. Wygląda na taką troszeczkę używaną, jakby miała cały bagaż historii ze sobą i to do mojego domu pasuje bajkowo. Więc nawet taki drobny element jak lampa potrafi na wiosnę zrobić różnicę. No i szalejcie z palmami, nie bójcie się. No a te lampy będziecie mieli zniżkę, oglądajcie dalej.
Słuchajcie, dużym elementem każdego domu i mieszkania są okna i ta dekoracja okien jest mega super ważna. A ja nie mam nigdy dekoracji na oknach. Dlaczego? Dlatego, że nie widzę moich sąsiadów. Nie mam kompletnie tego problemu, że muszę się przed kimś zasłaniać. Ale jednocześnie mam dosyć ciemne, drewniane okna i na wiosnę zachciało mi się to wszystko rozjaśnić. Dlatego kupiłam sobie takie właśnie rolety rzymskie, które są z cienkiego, takiego jakby muślinowego materiału. I teraz te rolety sprawiają, że światło jest rozproszone, nie jest tak intensywne, nie jest tak gwałtowne, a jednocześnie dają taki fajny efekt czystości. Ja mam wrażenie, że od kiedy umyłam te okna na wiosnę i powiesiłam rolety, to w całym domu jest trochę czyściej. Bardzo je polubiłam i myślę, że do zimy zostaną na pewno. No chyba, że na zimę zafunduję sobie wszystko w bieli. No, kto wie. Ostatnia rzecz to dodatki. Nie musicie wcale robić rewolucji w swoim domu, żeby wprowadzić do niego wiosnę. Wystarczy na przykład ogromny bukiet tulipanów. Ja je uwielbiam i na szczęście one zaczynają teraz mieć sensowne ceny, więc staram się ich kupować ile wlezie. Poduszki. Nawet taki kolorowy, nieduży element sprawia, że kanapa od razu wygląda zupełnie inaczej, jeżeli dodacie tam trochę fajnych, wiosennych, świeżych kolorów. Wyrzućcie suche kwiaty. Ja uwielbiam suche kwiaty i one są u mnie w domu zimą. Ale wiosna to nie jest moment, żeby przechowywać takie rzeczy, więc szurnijcie to wszystko, żeby się nie kurzyło. No i to, co jest na ścianach. Ja dostałam niedawno od bohaterów z misji ratunkowej przepiękny obraz. Kiedy weszłam do ich domu, zakochałam się w nim i oni mi ten obraz sprezentowali. I on teraz robi mi wiosnę i lato w moim salonie, więc wszystko wygląda zupełnie inaczej. Kombinujcie, eksperymentujcie, sprawdzajcie i odświeżajcie swój dom na wiosnę. No dobrze, to teraz coś na zachętę, żeby Wam się chciało zmieniać. Zniżki, o których mówiłam. Dekoria.pl przygotowała dla Was dwie specjalne promocje. Pierwsza jest aktywna od dzisiaj do 4 kwietnia i to jest 10% zniżki na wszystkie lampy i na wszystkie rolety. Natomiast druga będzie aktywna od 27 marca do 9 kwietnia i w ten sposób kupicie 10% taniej wszystkie pokrycia kanap. Pamiętajcie tylko, że przy pierwszej zniżce, czyli na lampy i rolety, musicie wpisać w miejscu na kod rabatowy hasło PEDANTULA i w ten sposób zniżki są Wasze. Dziękuję Wam pięknie za kolejny odcinek Uli Pedantuli i do zobaczenia w następnym. Wiosna!